Hej, 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 cześć wszystkim. Cześć, witajcie w podcaście Można zwariować. Cześć, witamy Was w podcaście Można zwariować. Ja jestem Klo z Fundacji Można zwariować. Tak. Ja jestem Ania z Instagrama Psychoedu. I z czym zaczynasz dzisiaj? Zaczynam z taką ciekawością i jestem lekko podekscytowana, co nam z tego podcastu wyjdzie. Ale też z takim lekkim stresem. No, jest poniedziałek, jak to nagrywamy, więc cały tydzień przed nami. Dużo rzeczy. A jak u Ciebie? Z czym Ty zaczynasz, Kleo? Ja zaczynam z dużym wczorajszym sukcesem, ponieważ to był pierwszy dzień od jakiegoś naprawdę już długiego czasu, kiedy spędziłam dłuższy czas, to znaczy parę godzin, na zewnątrz i w towarzystwie innych ludzi, bez słuchawek i bez wytłumiających zatyczek do uszu. Wow, to gratulacje, więc sukcesu. Tak, jestem z siebie dosyć zadowolona w tej kwestii. Pierwszy odcinek poświęcimy temu, dlaczego i jak się tutaj właściwie znalazłyśmy. I możemy chyba zacząć od Ciebie. I myślę, że od takiego pytania z przeszłości, to znaczy, co Cię podkusiło, jak zdałaś maturę, żeby w ogóle zdawać na psychologię akurat? Po pierwsze, niechęć do matematyki. A tak na serio, to interesowały mnie zawsze takie humanistyczne rzeczy. Język polski, historia, lubiłam analizować bohaterów literackich i dowiadywać się o jakichś wydarzeniach z przeszłości. I gdzieś taki sens świata chyba zawsze mi towarzyszył. Nie interesowałam się szczególnie psychologią w liceum, nie czytałam jakichś książek na zapas. Stwierdziłam, że pójdę na te studia, zobaczę, czy mi się podobają. W międzyczasie namiętnie oglądałam na HBO serial Bez tajemnic. Podobała mi się praca psychoterapeuty tak filmowo. Natomiast nie widziałam siebie w tej postaci. Nie było to jakieś moje marzenie na tamten moment. No i gdzieś w trakcie studiów chłonęłam tą wiedzę. Bardzo mi się podobały studia, ich merytoryka. Natomiast cały czas myślałam o sobie jako osobie, która jeszcze znajdzie jakiś pomysł na siebie, że ta psychologia jest super, ale niekoniecznie ja widzę się w takiej roli klinicznej, że jakoś to będzie. No i tak jakoś się udawało. Łapałam jakieś różne prace, jak to na studiach, dawałam sobie taki czas na eksplorowanie tego. No i potem faktycznie wylądowałam na chwilę w korporacji i to mnie chyba otrzeźwiło. No właśnie. I właściwie jak to się w ogóle dzieje, że kończysz studia i nie decydujesz się iść w tym kierunku? Wiesz co, tak naprawdę bardzo dużo ludzi... Szczególnie jeśli cię to tak interesowało. Znaczy, mnie to interesowało z różnych perspektyw. Też studia jednak są, przynajmniej na UW, bardzo naukowe. Jest taki nacisk na badania, na artykuły. Ja też robiłam takie mieszaną specjalizację, więc tutaj jakieś zajęcia o neurologii, tutaj zajęcia właśnie z psychoterapii, a jeszcze za chwilę z prowadzenia warsztatów, więc to wszystko mi się bardzo wymieszało i no na dłuższą metę to było fajne, bo miałam okazję popróbować różnych rzeczy. A na jaki temat pisałaś pracę licencjacką i magisterską? Licencjackiej nie pisałam, bo to były jednolite studia, a magisterska o inteligencji emocjonalnej i korelacje z perspektywą czasową i z osobowością. I robiłaś takie badanie na jakiejś ilości osób z testami? Tak, testowałam w ogóle inteligencję też, inteligencję emocjonalną. To był taki w ogóle duży projekt. Mój promotor jakby zgrał nas, ileś tam magistrantek, żebyśmy współpracowały. I robiłyśmy takie trochę szersze badania. Ja właśnie badałam, potem analizowałam wyniki pod względem inteligencji emocjonalnej i jaki ona ma wpływ na to, jak postrzegamy perspektywę czasową. I też były tam zależności z wyrażaniem złości. To dla mnie te wyniki były ciekawe pod tym względem, że faktycznie inteligencja emocjonalna jest czymś, co warto rozwijać, że warto rozmawiać o emocjach, że to wpływa na nasze postrzeganie teraźniejszości, przyszłości, przeszłości, że po prostu możemy podchodzić do tego z taką większą dozą optymizmu, łagodności, kiedy faktycznie mamy trochę rozwiniętą bardziej tą inteligencję emocjonalną.
A co się stało, że po studiach w ogóle nie poszłaś w tym kierunku ani terapeuty, ani psychologa, tylko zupełnie w innym? No po pierwsze to nie jest właściwie łatwa to w jakim droga. Kierunku poszłaś? Pracowałam w rekrutacji i jakby pracowałam już tam na ostatnim roku studiów i jakoś to tam szło. To była oczywiście też praca z ludźmi, gdzieś troszeczkę powiązane. Natomiast ogólnie dla początkującego psychologa jest to bardzo trudny rynek. To nie wiem nawet, czy możemy mówić o rynku pracy. To jest po prostu rynek poleceń wzajemnych. Najpierw stażujesz, jeszcze płacąc za to jakieś, ponosząc koszty albo... No właśnie, bo jeszcze warto chyba dodać, że rozpoczęcie pracy jako psycholog to jest tak, że kończysz studia i właściwie nie możesz robić nic, no nie? No nic kompletnie. Jeśli nie poświęciłeś jakiegoś czasu w trakcie studiów na jakieś dodatkowe kursy, staże, czy to właśnie na oddziale psychiatrycznym, czy to nie wiem, przy pracy z dziećmi, to tak naprawdę jesteś no nikim. Tak, studentów. Nie możesz zacząć pracować od razu po studiach. Musisz albo zrobić szkołę psychoterapii, albo zrobić studia podyplomowe, tak, żeby w ogóle móc zacząć pracować w zawodzie jakkolwiek, nie? Tak, ale wiesz co, to jest trochę słuszne, bo jednak same te studia, mimo że przygotowują przez te 5 lat do zawodu, to jednak są tak szerokie i tych tematów jest tam tak dużo, że ja będąc absolwentką psychologii, no sama bym się nie umieściła jako, nie wiem, na posadzie psychologa w poradni, czy nie wiem, w przedszkolu, czy gdziekolwiek. To jednak jest potrzebne to dodatkowe doświadczenie, ale też może w trakcie studiów powinien być na to nacisk. Ja też miałam takie wrażenie, kiedy ja studiowałam, tylko robiłam licencjat z psychologii akurat w jednej szkole, która, jednej z kilku szkół, która ma studia niejednolite. I naprawdę jak czasami patrzyłam na to, kto ze mną studiuje i jakie to są osoby, osobowości tak charakterologicznie, to miałam duże wątpliwości co do tego, czy wiesz, czy to będzie miało pozytywny wpływ, jeśli będą współpracować z pacjentami rzeczywiście. No tak, tutaj też dochodzimy do tej kwestii braku... znaczy ustawa o zawodzie psychologa istnieje od chyba ponad 10 lat, nie zostały do niej przypisane żadne przepisy wykonawcze, więc jakby ona jest martwa i no jest jakikolwiek brak regulacji tego zawodu, to też nie ułatwia startu jako psycholog chcący się rozwijać w tym zawodzie. No tak, ale po pewnym czasie jednak doszłam do takiej konkluzji pracując w korpo, że to nie jest dla mnie po prostu. No właśnie, jak się to stało, że zrezygnowałaś z korpo i wróciłaś na ścieżkę jednak psychologii? Po pierwsze, byłam już w takim momencie, gdzie czułam totalny bezsens tej pracy. To, co wykonywałam, zostawało... no lekko mówiąc, stłamszone przez klienta, który stwierdzał, że jednak coś tam mu się nie podoba. Myślę, że to w wielu branżach, nie tylko w rekrutacyjnej, jest powszechne. W takich jakby no, branżach sprzedażowych jednak, gdzie sprzedajesz coś klientowi i on to akceptuje lub nie. No, szczególnie w korporacjach, w których tak. Jest taka bardzo hierarchiczna struktura. No tak, więc zadziała się moja psychoterapia własna, gdzie też dużo się nauczyłam i też... Twoja psychoterapia nie pod kątem jeszcze pracy psychologa ani nic, tylko twoja psychoterapia własna, indywidualna. Tak, ale też jej celem, jednym z celów, które sobie postawiłyśmy na początku współpracy, było właśnie takie sprawdzenie, czy ja bym chciała pracować jako psychoterapeutka kiedyś, czy to jest w ogóle coś, z czym... co mogłabym w sobie rozwijać. Ja miałam wiele obaw, czasami w ogóle jakichś takich irracjonalnych, więc przez to wszystko przebrnęłyśmy. No i w sumie to było fajne, że po kilku miesiącach faktycznie moja psychoterapeutka powiedziała mi, że, no, że cel został osiągnięty, jakby ja już się dowiedziałam, że jednak chcę iść na tą ścieżkę. No i się pożegnałyśmy. Bardzo i ile miło. To trwało? Ile trwała twoja psychoterapia? Wiesz co, około 5 miesięcy. Nie aż tak dużo, ale to była terapia, to był nurt humanistyczny, więc to też jakby pozwalało nam nawiązać super kontakt w krótkim czasie i faktycznie ja bardzo dużo wyniosłam z tej psychoterapii. No i też nie oszukujmy się, miałam jakiś start, który pozwalał na takie wynurzenie się, odsłonięcie się, więc ta relacja po prostu była szybko nawiązana. No i pewnie też świadomość tego, jak możesz z tego skorzystać, co tak, nie? Ja tak. Mam wrażenie, że to daje ogromną w ogóle przewagę, jak się przychodzi na psychoterapię
przygotowanym w pewien sposób, to znaczy tak, wiedząc, myślę, że... o co chodzi, jakie są nurty, jak możesz z tego skorzystać, bo mam też wrażenie, to akurat z mojego doświadczenia z szpitala psychiatrycznego, że trafiając, trochę będąc włożonym w taką sytuację, że teraz musisz się leczyć, albo teraz musisz chodzić na terapię, bo ja mam nadzieję dla dzieci i młodzieży, to pojawia się trochę taki bunt, że nie chce się mówić wszystkiego, albo boi się oceny, albo oczywiście. Wiesz, takie bardziej się pojawiają rzeczy, a z drugiej strony, ja to obserwowałam i z drugiej strony miałam wrażenie, że ja właśnie nie chcę tej postawy, bo już miałam pewną świadomość ze względu na wcześniejsze doświadczenia i że czuję, że właśnie chcę na maksa wykorzystać to, że mam dostęp do specjalisty i wiesz, z którym codziennie mogę rozmawiać i się widzieć i że to może mi w jakiś sposób pomóc. Natomiast przychodząc i nie decydując się na pełną szczerość, więc przychodząc jakby bez żadnej świadomości tego, czym jest terapia i jak ci może pomóc, to wydaje mi się, że ten po prostu efekt jest odłożony w czasie automatycznie, nie? Zdecydowanie i to nie są tylko twoje obserwacje, ale są też, jest to potwierdzone badaniami, gdzie faktycznie gotowość do podjęcia psychoterapii i taka wola, nazwijmy to, jest jednym z ważnych czynników wejścia w tą relację, ale też takich czynników leczących, gdzie to pozwala ci się potem otworzyć i korzystać z tego. Więc No i co, skończyłaś swoją terapię i od razu poszłaś do szkoły CBT? CBT, nie. Czyli Szkoła Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Musiałam na to chwilkę poczekać na jakby kolejną rekrutację, natomiast rzuciłam korpo i poszłam na staż, to na oddział dzienny, psychiatryczny. Spędziłam tam 3 cudowne miesiące. Może to zabrzmi dziwnie, ale płakałam, jak odchodziłam i wszyscy terapeuci i lekarki również. Bardzo dużo się tam nauczyłam i po prostu już wiedziałam od, nie wiem, pierwszego tygodnia, że to jest to, co ja chcę robić. Że po raz pierwszy czuję się w miejscu pracy kompetentna, po prostu podjarana tym, co mogę robić. Miałam mnóstwo pomysłów. Oczywiście ograniczeniami było to, że jesteśmy w placówce NFZ-u i nie wszystko się da. No ale ten czas, który tam mieliśmy, starałam się wykorzystać też pod kątem takim, żeby siebie sprawdzić. Wprowadzałam jakieś swoje pomysły na warsztaty dla pacjentów, prowadziłam zajęcia, tak żeby też odciążyć psycholożki, które tam pracowały, więc to był dla mnie super czas i wtedy to już w sumie poszło z górki. Z jeszcze małym epizodem powrotu do korpo na chwilę, no bo niestety nie udało mi się znaleźć nawet po tym stażu żadnej pracy w zawodzie. Dopiero jak faktycznie rozpoczęłam szkołę psychoterapii, to już jakby ten wpis w CV otworzył taką ścieżkę, że mogłam faktycznie znaleźć pracę. To nie jest łatwy rynek, nie? Z jednej strony jest tak dużo, tak wielu psychoterapeutów, a z drugiej strony tak ciężko jest też wejść na ten rynek, bo te kryteria nie są do końca jasne, albo to, co musisz spełnić, nie jest do końca jasne, nie? Tak, i też jest coraz więcej chętnych do tych szkół psychoterapii. No właśnie, bardzo dużo ludzi studiuje psychologię w tej chwili, no nie? Psychologię, ale też właśnie psychoterapię. W mojej szkole w tym roku otworzyło się 5 grup chyba równolegle, gdzie dotychczas to była 1 albo 2. Myślę, że potrzebujemy specjalistów, ale przede wszystkim potrzebujemy ich bezpłatnie, tak jak zasługujemy na to, żeby... Dokładnie. Żeby móc po prostu umówić się w to poradni zdrowia psychicznego. To jest nasze konstytucyjne prawo do ochrony zdrowia. Faktycznie jest ustawa o zdrowiu psychicznym, która mówi o tym, że każdy ma prawo do skorzystania z takich usług. Co ciekawe, nawet nie będąc ubezpieczonym w ZUS-ie, masz możliwość skorzystania z albo oddziału psychiatrycznego, albo z psychologa. Natomiast jakie są realia, no to wiadomo, to są po prostu kolejki miesięczne, czasami kilkuletnie, zależy oczywiście od miejscowości, od rejonu Polski. Natomiast no, można tutaj wtedy się zastanowić, czy faktycznie to prawo jest spełniane. No nie, nie szczególnie. A jeszcze ostatnie moje pytanie, z mojej ciekawości. Jak to się właściwie stało, że zaczęłaś taki Instagram psychoedukacyjny? Wiesz, dlaczego uznajesz, że psychoedukacja to jest ten kierunek? Zaczęłam w ogóle ten Instagram trochę z nudów, siedząc właśnie w korpo już po raz drugi przed rzuceniem go. Dopiero co zaczęłam szkołę psychoterapii, byłam bardzo zafascynowana tym właśnie, jak ważna jest psychoedukacja. To jest też duży element
psychoterapii poznawczo-behawioralnej, żeby jakby nie ukrywać przed pacjentami, klientami, co tutaj się dzieje, tylko tłumaczyć te mechanizmy. I uznałam, że to jest bardzo cenne, że nadal jest to temat tabuizowany, stygmatyzowany i że należy mówić o tym otwarcie. Ja jestem ogólnie człowiekiem, który na Instagramie siedzi chyba z 10 lat na jakichś prywatnych kontach, więc stwierdziłam, że to będzie Instagram najłatwiejsze jest taki dla mnie. Stary? Jest. Wow. Tak, więc stwierdziłam, że to będzie dla mnie najłatwiejsze narzędzie, też jakby pokazanie tego w jakiejś graficznej formie. I jakoś to tak poszło, że faktycznie miałam w sobie dużo chęci do dzielenia się ze światem, moimi przemyśleniami, ale też po prostu jakąś taką podstawową wiedzą na temat zdrowia psychicznego. Potem się to fajnie przełożyło, jak już dostałam pracę w ośrodku, w którym teraz pracuję, to też opowiadałam o tym, jak wygląda taka środowiskowa opieka. Więc myślę, że to jest zerowa świadomość. Oczywiście nie winię tutaj nikogo o tym, jak w ogóle wygląda ta hierarchia. Do kogo można się udać po pomoc, do jakich instytucji. Są nie tylko te NFZ-owskie placówki typu poradnia zdrowia psychicznego, oddział psychiatryczny, ale też właśnie środowiskowa opieka. Tak, czyli takie ośrodki dziennego pobytu. No tak, to powiedz, Kleo, może jak to było u Ciebie? Zgrabne przejście. Ja z kwestią zdrowia psychicznego zetknęłam się w taki chyba najbardziej, jak sobie myślę, powszechny dla ludzi sposób, w którym nagle zderzają się z tematem zupełnie nieprzygotowani, czyli jak ktoś bliski trafia nagle do szpitala psychiatrycznego, co jest zupełnym zaskoczeniem i we didn't see it coming i tak dalej. Chociaż oczywiście z lekką uważnością da się chyba, teraz już wiem, wyłapać te objawy, no ale jak się nic na ten temat nie wie, no to jest to o niebo trudniejsze. No właśnie. Moja siostra trafiła do szpitala psychiatrycznego, jak była w gimnazjum i no, była już w bardzo zaawansowanym, złym stanie z zaburzeniami odżywiania. No i do tych szpitali jeszcze po tamtym jednym razie trafiała wielokrotnie. Ja tam ją odwiedzałam. Ja już wtedy też nie mieszkałam w domu, bo w związku z pracą miałam... uczyłam się eksternistycznie, robiłam liceum eksternistycznie i właściwie większość roku byłam gdzieś na kontraktach. Tu mieszkałam 3 miesiące w Singapurze, tu byłam 2 miesiące w Barcelonie i tak naprawdę tylko wracałam na chwilę się przepakować i wyjeżdżałam gdzieś znowu. Przypomnijmy może tylko, że pracujesz jako modelka i te tak, od 11, się z tym wiązane. Od 11 lat pracuję jako modelka i to jest moja główna praca. No właśnie, i tak wracałam, starałam się jak najwięcej czasu spędzać też z moją siostrą, jak ona była w szpitalu, no to chodziłam do niej codziennie, więc jakoś tak już miałam pewną styczność, też ze względu właśnie na to, że to były zaburzenia odżywiania, no to główną lekturą u nas w domu była dieta nieżycia, czyli pamiętnik dziewczyny właśnie, która była zresztą na tym samym oddziale, co moja siostra z zaburzeniami odżywiania. Więc no, przez też rozmowy z jej lekarzami, terapia rodzinna, mieliśmy już pewną świadomość. No i parę lat później ja chodziłam do klasy maturalnej, bo na klasę maturalną wróciłam do Warszawy. I pamiętam, że wtedy jakoś tak randomowo zaczęłam chodzić na terapię właśnie do takiego stowarzyszenia. I ta pani mi zasugerowała, do której chodziłam przez tam, nie wiem, na kilku spotkaniach byłam, zasugerowała mi terapię grupową. I zaczęłam chodzić na tę terapię grupową. Teraz już wiem, że to jest absolutnie nie dla każdego. Wtedy w ogóle nie miałam o tym pojęcia. Uznawałam, że po prostu ktoś mi to zasugerował, no to tak zrobię. To warto spróbować. Tak. I, no i byłam na tej terapii grupowej, potem z tej terapii grupowej mieliśmy wyjazd terapeutyczny, na którym było, ja nie wiem, czy to się w ogóle tak, to jest powszechne praktykowanie takich wyjazdów terapeutycznych, na których jest po tam 5 czy 6 godzin terapii dziennie? Nie słyszałam o czymś takim. Boże, że ja wpadłam po prostu w jakąś pułapkę i nie miałam tego nawet świadomości. No w każdym razie po powrocie z tego wyjazdu, Dzień po powrocie wylądowałam na izbie przyjęć na Sobieskiego, czyli w Instytucie Psychiatrii i Neurologii. Więc może naprawdę to była jakaś pułapka, to, może to jest w ogóle niepraktykowana forma pomocy. No teraz to nie wiem.
No i wylądowałam na izbie przyjęć, dlatego że miałam silne załamanie nerwowe. No i na szczęście właśnie, na szczęście w nieszczęściu, przez to, że już moi rodzice i moja siostra mieli doświadczenie w tym, jak reagować w takich sytuacjach, szybko sprawdzili, że... Ja to pamiętam jak przez mgłę, ale wydaje mi się, że... A to był taki epizod ciężkiej depresji, czy jakbyś to określiła? Wiesz co, ja zawsze byłam po prostu osobą depresyjną, pesymistyczną, jakby... nigdy też w życiu nie byłam tak szczęśliwa, czy tak dobrze się czująca, jak jestem teraz. Bo mam wrażenie, że z każdym kolejnym miesiącem czy rokiem jest już tylko lepiej. Natomiast kiedyś, no... zawsze ciężko mi to było stwierdzić. Ja de facto po wielu, wielu latach tak naprawdę dostałam właściwą diagnozę. I teraz... Czyli chorobę afektywną dwubiegunową. Tak, teraz w mojej karcie jest wpisana choroba afektywna dwubiegunowa i zaburzenia ze spektrum autyzmu. I to jest coś, co mi po prostu totalnie otworzyło oczy, dlatego że jak trafiłam do psychiatryka, to z niego też wyszłam z jakąś taką dosyć zawiłą diagnozą, no bo ciężko jest oczywiście diagnozować dwubiegunówkę na przestrzeni trzech tygodni obecności w szpitalu, w których to tygodniach może się kompletnie nic nie wydarzyć. Jasne. A może się wydarzyć i pięć takich epizodów różnych albo mieszanych, albo coś takiego. Przypomnijmy może, że w chorobie afektywnej dwubiegunowej, czyli HAD, występują, albo CHAD. występują naprzemiennie epizody depresji i manii, natomiast one też mogą mieć różne natężenie. Ta mania może trwać dwa tygodnie i być bardzo intensywna, gdzie występuje w ogóle kilka godzin snu łącznie. Tak. A może być to hipomania, czyli taki dłuższy okres, ale właśnie bardzo pozytywnego nastroju, takiego usposobienia. No i one są właśnie no i mieszane. One występują naprzemiennie z epizodami depresji. Poważnej depresji, tak. Tak. Ja zdecydowanie byłam tą osobą z dwubiegunówką, u której totalnie przeważały depresje, epizody depresyjne, a epizody manii nigdy w ogóle nie... Po pierwsze nie słyszałam takiego określenia wcześniej, a po drugie nigdy nie rozważałam tego jako jakieś takie epizody gorsze, bo dla mnie to było super, bo no tak. Zawsze byłam bardzo wycofana społecznie, miałam trudności w nawiązywaniu kontaktów z innymi ludźmi, też cały czas się czułam źle, po prostu w kółko się czułam źle, więc jak miałam moment, w którym się czułam trochę lepiej, to myślałam sobie, wow. To było super. To było super, zmieniło mi się życie, alleluja. A jak długo trwały takie epizody manii u Ciebie? Wiesz co, te przed szpitalem, a właściwie... No tak, przed szpitalem nawet nie wiem, bo ich jakoś tak nie rejestrowałam jako epizody manii, no nie? Po prostu miałam jakiś taki wstecz lepszy czas. Jest określić lepszy też, czas w długim czasie gorszego czasu. Natomiast ponieważ po wyjściu ze szpitala trafiłam, no właśnie wyszłam z jakąś taką zawiłą diagnozą, z leczeniem na depresję, z leczeniem trochę na nerwicę lękową i takie to wszystko... Wiesz, tak to nie siedziało jakoś. W sensie nie było to dla mnie jasne też. Pierwsze diagnozy zawsze są najcięższe. Tak? Tak myślisz? Że one nigdy nie są on point? No często tak jest, szczególnie właśnie ta diagnoza HAD-u jest to zazwyczaj któraś diagnoza tak, z kolei. Proces. Bo gdzieś trzeba to faktycznie obserwować no już z psychiatrą, a nie tylko z swoich własnych obserwacji, bo faktycznie nawet czasami w takich stanach silnej manii ta pamięć szwankuje i dokładnie, jesteś ja w stanie nic pamiętać. Nie pamiętam z tego czasu. Ledwo co, jakieś takie bardzo krótkie wyrywki, a wiem, że każdy u mnie epizod manii to był taki tak. Na maksa intensywny a czas. To jest też po prostu przez taki ogromny wyrzut dopaminy i innych hormonów w mózgu, gdzie po prostu to pobudzenie jest tak duże, że tak jak nie pamiętamy, to jest naturalny też efekt, także nie pamiętasz jakiegoś bardzo ważnego nie wiem, urazu, czy... Albo czy, szok, tak? Tak, takiego szoku, no. że gdzieś ta pamięć jest taka bardzo urywkowa, to tak samo właśnie chyba z tą manią. Tak, no może coś w tym jest właśnie takiego. No więc rok po wyjściu z psychiatryka, który to doświadczenie ja w skali swojego życia odbieram jako absolutnie pozytywne. Moja siostra na przykład ma zupełnie inne zdanie na temat swoich pobytów. Ale może na przykład ją namówię, żeby z nami pogadała którymś razem, to nie będę za nią mówić. No ale to też wiesz, to jest inaczej jak przychodzisz do szpitala i po prostu cię karmią na siłę albo wkładają rury do żołądka versus ja, która tam przyszłam i sobie pomyślałam, na początku byłam absolutnie negatywnie nastawiona i nie chciałam wstać na jedzenie i tak dalej. Potem zmieniłam oddział właśnie na dzieci i młodzież, dalej
po prostu chciałam wyjść, bo pani na izbie przyjęć mi obiecała, że wyjdę w ciągu 48 godzin, bo ja mam za miesiąc maturę, wiesz? Co się okazało... nie. A ta matura też była takim bardzo stresującym czynnikiem wtedy, czy...? Nie wiem, ja mam wrażenie, że ja inaczej odbieram trochę stres. W ogóle nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Też wtedy ja już pracowałam od 2 czy 3 lat. Wiedziałam, że to jest praca, którą mogę jeszcze wykonywać ze względu na swoje warunki fizyczne, więc miałam takie trochę podejście, że jasne, chcę zdać maturę, bo chcę w przyszłości pójść na studia, ale przez najbliższe lata nie czuję, że to będzie dla mnie na tyle ważne, żeby pójść na studia, bo mogę sobie popracować, zobaczyć, jak to tam się ułoży. A maturę mogę chyba tam na przestrzeni 5 lat po maturze, można ją poprawiać? Chyba jakoś tak? Coś takiego jest. Na pewno można ją zdać. Czy na przestrzeni 3 lat? W wolnym wieku ogólnie. No ale jak już zdasz maturę, to możesz ją poprawić przez kilka lat, więc to jakby miałam z tyłu głowy, że to teraz tak zdam po prostu, żeby zaliczyć. Też akurat ja jestem słuchowcem i dopiero niedawno sobie zdałam sprawę z tego, że przez to, że jestem słuchowcem, to stąd były zawsze moje świetne wyniki na egzaminach końcowych. Bardzo długo mnie to zastanawiało, bo zawsze byłam jakimś takim przeciętnym uczniem. Jak coś mnie nie interesowało szczególnie. Jak coś mnie interesowało, to zawsze wiedziałam wszystkie odpowiedzi, bo po prostu mnie to interesowało. Natomiast nie przygotowywałam się jakoś do matury szczególnie. Bardzo się przygotowywałam do matury ustnej z polskiego, która jak wiadomo nie miała żadnego znaczenia w żadnej rekrutacji ani w niczym, dlatego że mogłam zrobić prezentację o czymś, co mnie super interesowało. Wybrałam na temat fenomen poetów przeklętych i po prostu godzinami siedziałam w bibliotece i sobie czytałam, bo to była dla mnie ogromna frajda. A do reszty, no właśnie nie, ja się nie uczyłam do matury. I też nie spodziewałam się tego, że będę miała jakieś super wyniki. Straszyła mnie matematyczka, że mnie nie dopuści do matury, bo przez 2 lata nie chodziłam do szkoły, w sensie uczyłam się sama, no i nie jestem orłem z matematyki, więc to mnie zestresowało, bo myślałam, że no naprawdę, modliłam się o te 30%, potem przyszły wyniki, 67%, nie wiem skąd, naprawdę. I właśnie, widzisz, jest dużo takich rzeczy, że ja sobie myślę, nie wiem skąd mam te informacje, ale ja naprawdę, ja się totalnie uczę ze słuchu. Jesteś w ogóle pierwszą osobą, która używa argumentu, bo wiesz, ja jestem słuchowcem, a nie wzrokowcem. Bo to naprawdę? O wzrokowcach to po prostu słychać zewsząd, że a wiesz co, ja tutaj tego to nie, bo jestem wzrokowcem. O, naprawdę. Wow. Ciekawy. Ale ogólnie wzrokowców jest zdecydowana większość chyba w społeczeństwie. O, no to ja jestem zdecydowanym słuchowcem, gdybym miała, dlatego się tak cieszę, że robimy podcast, bo ja też jestem strasznym podcast headem, ale strasznym. Jakbym miała wybrać jakieś jedno medium, które bym zostawiła na świecie. Lubię oglądać filmy, lubię czytać książki, ale to bym totalnie zostawiała. Radio i podcasty. To jest moje ukochane medium. Fajne. Bardziej to lubię niż filmy, niż książki. Ja też bardzo lubię podcasty. I też na przykład, wiesz, to dopiero w tym roku do mnie tak doszło, o co tu chodzi, że ja po prostu jestem słuchowcem. I na przykład nie czytam super szybko książek. Zawsze sobie myślałam, że to jest super właśnie szybko czytać książki. A mi to jakoś tak idzie naprawdę powoli, potrzebuję na to czas, trochę sobie poczytam, odłożę i w ten sposób czytam na przykład jedną książkę na pół roku albo parę miesięcy. W sensie, wiesz, jak się przyłożę, no to jasne, dam sobie radę, ale... A jednocześnie jestem w stanie przesłuchać i wiesz, i też nie wynoszę wystarczająco informacji, jakbym chciała. A jak słucham audiobooka, jestem w stanie przesłuchać 2 audiobooki tygodniowo i wynieść z nich, nie wiem, 80% informacji, które potem jestem w stanie, wiesz, przywołać. Masz taką łatwość zapamiętywania też, tak? Tak. Przyswojenia tych informacji ze słuchu. Ja jestem też osobą, która ma zajebistą pamięć. I jestem w szoku to mówiąc, bo pierwsze co, jak po psychiatryku przyszłam, znalazłam w końcu swoją terapeutkę, panią Wandę, to pierwsze, jedna z pierwszych rzeczy, której powiedziałam, to, że ja mam fatalną pamięć i ja nic nie pamiętam. I rzeczywiście mam bardzo duży problem z pamiętaniem swoich rzeczy, swoich wydarzeń i swoich wspomnień. Okay. Natomiast jakieś takie randomowe dane, informacje, ja mam po prostu szufladki w głowie, które otwieram i okej, proszę cię bardzo, tutaj dokładnie mogę ci powiedzieć taka i taka informacja i nie wiem skąd to się bierze. Myślę, że to bardzo cenna umiejętność dla podcastera. Mieć takiej zawsze szufladkę z jakąś ciekawostką, tak, anegdotką. Ciekawostkowy program, jak już będziemy się mniej tym stresować.
No dobra, to będę rzucać ciekawostkami jak z rękawa. Tak. No i właśnie, no i to się zaczęło wszystko, wracając, to się zaczęło wszystko właśnie dlatego, że trafiłam do szpitala i potem zdałam sobie sprawę z tego, że ja mam taki luz, bo moi rodzice są otwarci na to i zrozumieli, że okej, to jest taka sytuacja, w której no musimy zareagować, musimy dać swoim dzieciom właściwą i adekwatną pomoc. Natomiast inne dzieciaki na tym oddziale albo musiały się przed kimś jakoś tak mocno tłumaczyć, albo udawać, że są gdzieś w jakimś innym miejscu, dlaczego ich nie ma w szkole przez tyle czasu, bo się po prostu, bo to było związane z takim, z taką stygmatyzacją, taki temat tabu. Czyli że... też wstyd przed tą samą chorobą, pobytem tak, w szpitalu. Tak, dokładnie, no że to jest szpital psychiatryczny, no nie? Psychiatryk. To już, tak, to już jest sama jakaś nazwa, która bardzo odstrasza. Źle brzmi, która sprawia, że nagle oczy się robią bardzo duże. No tak, w potocznym języku to pójdziesz do psychiatryka albo tak, dokładnie. Świry. Ty jesteś jakaś chora psychicznie. Ja to słyszę nawet jak na przykład jestem w pracy i wiesz, i słyszę taki komentarz po prostu kogoś do kogoś, jako no taki tak. żart. Też to słyszałam w pracy. Dziwne, co? Wielokrotnie. Znaczy nie w obecnej, ale właśnie w korporacji. No tak, w obecnej pracy. Żarciki na to open space. W twojej obecnej pracy to chyba było... mogło być nie odebrane jako żart, tylko jako komentarz. Tak, albo czasami taka uszczypliwość mała, takie inside joke'i. To bardzo lubimy. No właśnie, i po tym psychiatryku zaczęłam dużo pracować, już w mojej pracy modelki, przeprowadziłam się do Nowego Jorku i dopiero w momencie, kiedy spotkałam Kasię Szaulińską, która miała swój projekt Czarne Fale, czyli lekcje o depresji dla nastolatków i warsztaty w liceach, i rozmawiałam z nią właśnie o moim... Bo ja nic nie robiłam z tym tematem. To znaczy rozmawiałam z moim najbliższym otoczeniem. Czułam, że je oswajam, bo na początku jak w ogóle zaczynałam ten temat przy okazji jakiejś rozmowy, no nie? Że byłam w szpitalu psychiatrycznym, czy się leczę psychiatrycznie. To na początku to było tak, że każdy się jakoś konfrontował z tym adekwatnie do swoich przekonań i uprzedzeń, co było bardzo różne. Ale ostatecznie z tej naszej rozmowy wychodził z jakąś taką... nową wiedzą, nowym nastawieniem, że ej, zobacz, to jest normalnie dziewczyna, która sobie pracuje, żyje i jednocześnie... To normalnie funkcjonuje, tak, nie? Leczy się na dwubiegunówkę, ale jak widać, to nie jest jakieś... nie rzucasz przykładowymi tak, to nie jest jakieś straszne, przedmiotami, ani nie krzyczysz. Tak, nie robię nikomu krzywdy i że to nie ma nic wspólnego z tym, co widzą w faktach, że jeśli ktoś kogoś zadźgał nożem, to znaczy, że na pewno miał schizofrenię, psychozę, coś tam, nie? Więc zauważyłam, że taka otwartość i mówienie o tym wprost, ja też nie umiem za bardzo mówić inaczej niż wprost, więc to po prostu też była kwestia chyba może tego, to spektrum. Że nie do końca byłam w stanie to jakoś inaczej skomunikować niż słuchaj, chcę ci coś powiedzieć, to i to i to jest o mnie. Więc to też widziałam, że to jest raczej pozytywne niż negatywne w efekcie. I potem zaczęłam o tym rozmawiać z moją przyjaciółką Kają, jak już byłam w takim momencie, że nie wiedziałam, czy chcę zostawać dalej w Nowym Jorku po 5 latach, bo czuję, że jest też dużo rzeczy innych, którymi chciałabym się zajmować oprócz pracy modelki i które mam wrażenie, że są bardzo ważne, a są zupełnie niezaopiekowane. I tak zaczęłyśmy rozmawiać, że właśnie brakuje jakiejś takiej społecznej świadomości, no nie? Tego, że po prostu jeśli zdrowie psychiczne byłoby... na równi postrzegany ze zdrowiem fizycznym, czyli to, że trzeba chodzić do lekarza, jak pogorszy ci się wzrok, to idziesz do okulisty sprawdzić, co jest nie tak z twoim wzrokiem, a jak się gorzej czujesz przewlekle, to pójście do psychiatry czy do psychologa jest obarczone jakimś takim... No jest też uznawane za lenistwo w ogóle zostać w domu, jak się źle czujesz psychicznie, po prostu jesteś leniwa. Jak to? Przecież żyjemy tutaj w kulturze produktywności, sukcesu, wzrostu, więc myślę, że to jest też takie... Nie ma takiego przyzwolenia społecznego do tego, żeby zostać sobie, nie wiem, miesiąc czasu w domu na L4, jak po prostu... czujesz się źle psychicznie, jesteś nie, przepracowany, masz może właśnie jakieś symptomy depresji, a może po prostu jakiś kryzys emocjonalny, tak? Że... To jest totalnie kult kapitalizmu. Kult kapitalizmu to jest coś, co mnie mierzi którego okropnie. Którego nie lubimy. To jest coś, co mnie mierzi okropnie, bo widzisz, właśnie też miałam wrażenie, że
w mojej branży, w mojej pracy jest coś takiego, że każdy musi być zawsze zajęty, nie mieć czasu, żeby się z tobą spotkać. W ogóle, wiesz, właśnie taki kult zajętości. To stało się cool powiedzieć, że nie mam czasu się spotkać. Tak, totalnie nie mam czasu. Jestem po prostu zabiegana. Tak, a ja czuję, że właśnie widzisz, moja praca się też wiąże z tym, że oprócz przychodzenia i robienia zdjęć na secie czy pokazu, to się wiąże z dojazdem tam, lataniem, wiesz, teraz na przykład byłam jeden dzień w Londynie, jeden dzień w Krakowie, jeden dzień w Warszawie w pracy i to były dni jeden po drugim, więc wiesz, rano przylatywałam, z pracy jechałam do studia, potem ze studia prosto na lotnisko, z lotniska do hotelu, gdzie miałam 6 godzin snu, z hotelu do studia, ze studia na lotnisko, and so on, and so on. Więc ja rozumiem, jak to jest być zabieganym i nie mieć czasu, ale jednocześnie w ogóle nie postrzegam się jako osoba, która nie ma czasu, bo mam wrażenie, że właśnie nie chcę też się tak czuć, no nie? Jakoś staram się sobie tak gospodarować. Ale ty jak to postrzegasz, że jednak znajdujesz ten czas właśnie w tych okresach spokojniejszych, czy? Tak, no moja praca też nie jest codzienna, więc mam takie momenty, które mam przeznaczone tylko na rzeczy poza pracą i kiedy pracuję, no to przez to, że to jest jednak praca fizyczna, to nie mogę sobie jednocześnie siedzieć na kompie i odpisywać na maile i jeszcze coś robić, nie wiem, odpisać na maile na przykład fundacyjne w jednym, mniej więcej w jednym czasie, no nie? Co by było możliwe, gdybym pracowała przy komputerze w jakimś mniejszym lub większym stopniu. No tylko w pracy fizycznej, no to po prostu, wiesz, stoję na secie i nie jestem w stanie odebrać telefonu, ani nie jestem w stanie niczego napisać. No więc u mnie to się dzieli na takie bloki czasowe, czyli w pracy i nie w pracy, ale jednocześnie no przez to, że jeśli nie jestem jakoś super zmęczona, czyli nie mam takiego intensywnego właśnie hotel, studio, lotnisko, hotel, studio, to na przykład jestem w stanie też sobie robić rzeczy w samolocie, ale przede wszystkim mam wrażenie, że w moim przypadku jakakolwiek praca intelektualna odbywa się w 80% w mojej głowie. To znaczy, jeśli na przykład mam coś do zrobienia, bardzo się starałam ostatnio zaimplementować to w mojej siostrze, która jest, moja siostra jest tak inną ode mnie osobą, że na przykład ona, dla niej to podejście, jakie ja mam do rozwiązywania rzeczy, czy do robienia rzeczy, jest zupełnie nie do zaadaptowania. To po prostu jest kompletnie nie jej, bo ona ma zupełnie inne podejście. Natomiast dla mnie to jest tak, że jeśli na przykład mam coś do zrobienia, albo coś do zorganizowania, czy podjęcia jakiejś decyzji. No nie wiem, załóżmy, że mam do zrobienia remont. To akurat było w kontekście rozmowy z moją siostrą, bo ona będzie teraz robiła remont w swoim mieszkaniu, taki duży. I ja mam takie podejście, że okej, załóżmy, remont jest za 2 tygodnie, no nie? 3/4 tego czasu poświęcam na analizę tego wszystkiego jakby w backgroundzie mojej głowy. To znaczy, właśnie nie wiem, czy to... To chyba można nazwać prokrastynacją w pewien sposób. To znaczy, że mam, tak jakbyś miała po prostu program włączony w komputerze, w który coś tam robi, ale ty jednocześnie robisz inne rzeczy w tym samym czasie. No więc ja to tak postrzegam, że po prostu w tej głowie mi się jakoś mieli? Tam to wszystko mieli i rozwiązuje samo, bo to się myśli w tym samym czasie, kiedy ja robię inne rzeczy. I potem po 1,5 tygodnia mam gotowe rozwiązanie. To znaczy... wyburzyć ścianę, wykończyć ścianę, zdjąć podłogę, skuć kafelki, wylewka, położenie nowych paneli. Wiesz, jakby konkretne rozwiązanie tej sytuacji. I ja mówię, Ola, a nie możesz ty sobie po prostu tego włożyć do głowy na myślenie w trybie jakimś takim background na te 3 tygodnie i potem po 3 tygodniach będziesz miała przecież odpowiedź. Trochę jak włożenie ciasta do piekarnika i po prostu potem ci wychodzi gotowe. Czyli jakby rozumiem z tego, że nie odpychasz tego planowania na później, to mi się bardziej kojarzy z prokrastynacją, takie jeszcze mam czas, jeszcze nie teraz, tylko gdzieś myślisz o tym w międzyczasie tak zwanym. No właśnie, widzisz, jak czytałam o prokrastynacji i tym jak, właśnie The School of Life, to o czym ci mówiłam, ma bardzo fajne, takie tą krótką animację na temat prokrastynacji. Czy może to był jakiś TED Talk, który... Ogólnie prokrastynacja jest teraz postrzegana jako problem z regulacją emocji. Tak, czyli troszeczkę starasz się też... Niektórzy tacy hardkorowi prokrastynerzy mają taki mechanizm, gdzie
specjalnie, znaczy podświadomie odkładają coś na później, żeby udowodnić sobie, że nie dasz rady. Jakby zobacz, nie dałaś rady, bo odłożyłaś na ten sam, nie jest na ostatni w ogóle, moment. To w ogóle w drugą stronę. Właśnie dlatego mi nie pasowało to słowo. Bardziej tutaj. Tak, że szkoda mi na przykład robić coś przez długi czas, jeśli wiem, że to nie wymaga tego czasu, więc wolę sobie to najlepiej przemyśleć i dokładnie w swojej głowie zaplanować, jak to zrobić i potem to po prostu zrobić. I to zawsze działa. Okej, ale jednak masz to na tapecie gdzieś. Gdzieś na dalszym planie, ale masz. No. Tak, nie wiem, jak to wytłumaczyć inaczej. Jestem ciekawa, czy nasi słuchacze potrafią zrozumieć twój tok myślenia. Właśnie, widzisz, to jest właśnie super ciekawe, czy inni ludzie też tak mają. Jedną z takich rzeczy, które poruszyłam na mojej terapii jakiś czas temu, bo dla mnie fenomenem było to, że jak zaczęłam leczenie farmakologiczne, to wcześniej w mojej głowie było strasznie ciężko żyć, bo moja głowa to była... Wiesz, jak wyglądają na przykład autostrady w LA? Wiem. I takie węzły i w ogóle zjazdy, wjazdy. Tak, i no to moja sześć głowa, pasów tak, w jednym kierunku. Sześć pasów w jednym, sześć pasów w drugim. To moja głowa dokładnie tak wyglądała. Po prostu tyle rzeczy mi się myślało, że ja nie byłam w stanie znaleźć chwili spokoju i potrzebowałam i tak bardzo spokojnego otoczenia, więc tym bardziej bycie wśród ludzi było dla mnie czyli zawsze piekielnie męczące. Przestymulowana ze środka mojej głowy. Ale też z zewnątrz. Jakkolwiek stymulacja z zewnątrz, to już było zdecydowanie za dużo. I jak zaczęłam brać leki, to się wszystko po prostu nagle wyłączyło i w mojej głowie się zrobiło pusto. I to było, i jakby wiesz, myślałam tylko bieżące rzeczy, które. A jakie było dla ciebie to uczucie pustki? Bardzo dziwne. Dla wielu osób jest to takie też niedowytrzymanie. Pojawiła się u mnie w ogóle taka rzecz jak autoagresja. Bo nie wiedziałam, co się dzieje. Nie wiedziałam, czy śpię, w jakim jestem momencie świadomości, no nie? Czy jestem w swoim śnie, czy jestem w prawdziwym życiu, dlaczego nic mi się nie myśli, dlaczego tam jest pusto. No, było to bardzo dla mnie trudne i dziwne. Dlatego byłam agresywna, że potrzebowałam sprawdzić, czy ja jestem na żywo, czy gdzie ja jestem. Okej, czyli chciałaś coś poczuć po prostu. Tak, po prostu uczucie, no nie? Takie, które wydaje się realne. Więc to był zabieg czysto praktyczny. Nie chciałam sobie zrobić żadnej krzywdy, no nie? Po jakimś czasie, ze względu na pewną przykrą sytuację, o której być może to kiedyś w przyszłości opowiem, dotyczącą gaslightingu. Widziałam, że ty też o tym pisałaś na psychoedu. Zdecydowałam się zmienić leki. No i ta zmiana leków miała jednak na mnie bardzo pozytywny wpływ. Okazuje się, że ja po prostu tak reagowałam na SSRI, czyli leki wychwytu zwrotnego serotoniny. I jak zmieniłam moje leki, to się trochę poprawiło. Czyli to były już leki dopasowane do HAD-u? Tak. Okay. Tak. No poprzednie leki miałam istotne. SSRI i też stabilizatory. Czyli takie typowe leki przeciwdepresji, antydepresanty. Tak, tak, tak. I stabilizatory właśnie ze względu na HAD, a potem zmieniłam leki na inne leki, też stabilizatory i antydepresanty, tylko inne substancje, które zdecydowanie dużo lepiej na mnie wpływają, nie muszę ich zwiększać. I też zmieniło mi się w głowie. To znaczy, to jak mi się zmieniło w głowie i kwestia myślenia, to jakby leki to jedno, myślę, że też również... Psychoterapia? Psychoterapia, oczywiście. Natomiast właśnie bardzo mnie zastanawiało w sumie w takim razie, jak... Co to jest normalne myślenie? Jak sobie ludzie w swojej głowie myślą i żyją w swojej głowie? Przecież większość życia jest w twojej głowie. Czy ty się kiedyś kogoś o to pytałaś? Jak on sobie myśli? Tak, w ogóle dla mnie też na psychoterapii to był taki wątek, bo ja miałam wrażenie, że w mojej głowie jest tyle myśli i ja w ogóle już próbowałam medytacji jakoś właśnie w tamtym okresie, czyli za 2 lata temu i dla mnie to było po prostu nierealne. Ja miałam wrażenie, że nikt inny nie ma tyle myśli co ja i nikt nie prowadzi tak absurdalnych dialogów ze samym sobą jak ja. O, a ja z drugiej strony wychodziłam z drugiego założenia, że wszyscy mają tak samo przecież jak ja mam w mojej głowie. Nie, ja po prostu miałam wrażenie, że to tylko ja mam taki jakiś dziwny natłok myśli. No ale moja psychoterapeutka mnie tak otrzeźwiła, mówiąc, że no, że chyba nikt nie jest z nas tutaj ogólnie buddyjskim mnichem od razu, praktykując uważność z jakąś aplikacją na telefonie i miałam takie okej, no dobra. No i jakoś nauczyłam się też właśnie tak rozmawiać ze sobą, bardziej... nieoceniająco. To był długi proces. To jednak jest jakby proces, który trwa gdzieś już po zakończeniu tej psychoterapii. Nadal trwał. Ja się tym interesuję i robiłam jakieś bardziej kursy medytacyjne pod tym względem. I myślę, że to jest w ogóle super temat. Jak
jaką narrację prowadzisz w swojej głowie. No każdy, to jest każdy ma te myśli. Super temat. I ja już jestem teraz takim troszeczkę właśnie cebetowym ekspertem własnym, gdzie mówię sobie, hej, to tylko głupia myśl, nie daj się. Oh, wow. Albo... Czy jesteś naprawdę na zaawansowanym levelu? No nie, no zaawansowanym to nie, ale no staram się wyłapywać. Staram się wyłapywać takie myśli, które są typowo myślami oceniającymi albo takimi właśnie jakimiś natrętnymi wizualizacjami przyszłości albo, nie wiem, teraźniejszości, gdzie faktycznie mówię sobie, że hej, to tylko jakaś myśl, jakby po co w to wchodzisz, jakby po co to rozkminiasz, jakby nie wiem, są fajniejsze tematy, które można było sobie porozważać, porozmyślać. Ja byłam przytłoczona tym natłokiem myśli i mam wrażenie, że to jest po prostu czasami niezdrowe. To jest przytłaczające, jasne. Szczególnie gdzieś wpływa to na koncentrację, na nasze codzienne też czynności, które wykonujemy, na nasze zachowanie. Tak? Więc na mnie bardzo źle wpływało to. Warto ogarnąć ten chaos w głowie, bo serio się da. No ale przy tej długiej dygresji, kończąc to, jak ja się tutaj znalazłam, no to właśnie te wszystkie interesujące rzeczy, które są super ciekawe w odniesieniu do zdrowia psychicznego, przecież to są jakieś takie formy anomaliów, które się dzieją u kogoś w głowie. No, tak. A u ciebie nie, a u kogoś się dzieją z jakiegoś powodu i one są bardzo różne. Ale też jak ciężko jest w ogóle to zbadać. Ciekawe. W sensie, no właśnie. Ty możesz sobie wkręcić, że nikt inny tak nie ma, a tak naprawdę może każdy tak ma, a może każdy ma zupełnie inaczej. No właśnie. Bo każdy z nas jest inny. Więc... Super ciekawe. Fascynujące. No i właśnie dlatego, że można mieć do tego takie super... na luzie i pozytywne podejście, albo można mieć podejście właśnie uprzedzone, stygmatyzujące, bazujące właśnie na jakiejś takiej wiedzy nagłówkowej, wiesz, z mediów i z tragicznych wydarzeń. Uznaliśmy przez to, że przez to też w jakiej branży pracuję, do jakich specjalistów mam dostęp, że po prostu trzeba zrobić kampanię społeczną, która będzie przystępna i która będzie pokazywała temat w taki sposób, właśnie w taki, jak o nim rozmawiamy. Czyli... Normalny. Wiesz, normalny, dokładnie. Spoko, no nie? Żeby każdy mógł mieć ten komfort i pomyśleć sobie, o wow, a ja się z czymś zmagam i się z tym ukrywam, a to jest w sumie taka też ciekawostka, wiesz? Tak, i też... Można to postrzegać jako po prostu ciekawą rzecz, która... się komuś przytrafiła. Wiem, że to może bardzo często przecież zaburzenia psychiczne to jest bardzo trudna rzecz. I ogromne cierpienie, jasne. Ale też warto na to czasami może spojrzeć z różnych, pod różnym kątem. Tak, myślę, że w ogóle to nawet jak sobie tutaj siedzimy i rozmawiamy, czy tak jak rozmawiałyśmy już kilkukrotnie poza mikrofonami. Poza anteną. To jest w ogóle już ogromny krok, tak? Nawet jeśli pogadasz ze znajomymi na ten temat, nawet jeśli nie przeżywacie zaburzeń psychicznych, tylko każdy z nas przeżywa jakieś kryzysy, po prostu rozmawiajmy o tym. I też to, co myślę, że będzie fajnego w kampanii, ale też w całym tym, co robi Można Zwariować, fajne jest to, że to jest właśnie przystępne i niekoniecznie takie smutne, niekoniecznie to nazywa się stop depresji albo... Nie, strasznie mnie po prostu mierzi ta akcja stop depresji, jakby okej, ale jakby skoro już tak dużo osób ma tą depresję, to po prostu mówiąc stop depresji, nie zatrzymamy jej, po prostu rozmawiajmy o niej, dawajmy sobie prawo na przeżywanie jej, na leczenie, na kurczę, no tyle rzeczy potrzebujemy, a niekoniecznie pierwszym tym aspektem jest stop. Dokładnie, dla mnie pierwszym aspektem cały czas jest normalizacja tematu i otwarcie dialogu społecznego, tak. Bo kiedy masz przestrzeń na to, przestrzeń, żeby o tym mówić, przestrzeń, żeby to tym samym przeżywać, to w ogóle zmienia sytuację tych osób, które w niej są. Mhm. Nie no, ja nie jestem w stanie wyjść z podziwu właśnie, jak różne są te przekazy, które tej mamy. Mówimy, można zwariować, każdy ma do tego jakieś prawo, ale też ma prawo, żeby być zaopiekowanym, a tutaj mówimy stop depresji i osoba, która przychodzi ulicą i widzi taki napis, myśli sobie, o kurde, to ja teraz jakby tak. Mam w torebce leki, antydepresanty, to ja się muszę schować, bo w ogóle ktoś mi tutaj mówi stop. Tak, widzisz sobie taką kampanię i myślisz sobie, o, można zwariować, jeszcze takie rzeczy dowalają.
Znaczy ja uważam, że ta kampania była też na pewno w słusznym celu i nie chcę tutaj jej bardzo krytykować aż tak, ale chcę zwrócić uwagę na też na właśnie językowo, jak możemy to postrzegać i jak ten jeden cel słuszny może w ogóle być odbierany na wiele różnych sposobów, tak? No bo ktoś inny może powiedzieć, o fajnie, że powstała kampania, która interesuje się zdrowiem psychicznym, a ktoś inny może właśnie pomyśleć sobie, że o nie, no, ona jest w jakiś sposób atakująca mnie. Więc myślę, że dużo uważności i czułości potrzebujemy. Szczególnie teraz, kiedy jesteśmy w fazie pracy nad naszą kampanią i nad jej premierą, uwierz mi, jak bardzo odczuwam, jak łatwo jest popełnić jeden mały błąd, kiedy próbujesz coś wyrazić, ktoś to rozumie w zupełnie inny sposób i musisz wszystko zmieniać. No bo okazuje się, że tam po prostu dlatego każdy też rozumie coś w inny sposób. Tyle to u was trwa, nie? No, i myślę, że to też jakiś jest w tym plus. Tak, no mam nadzieję, że to wyjdzie fajnie. Rozmawiałyśmy dużo dłużej niż zakładałyśmy. O, niesamowite. Niesamowite. Na następny raz rozmawiałyśmy o tym, żeby rozmawiać o sezonowej depresji, bo to już też taki moment, który się zbliża, czyli ten sezon na sezonową depresję. Sezon na jesienną depresję albo jesienną chandrę, jak kto woli. No właśnie. Ja chyba chandrę bardziej akceptuję, a ty jesienną depresję? Ja myślę, że ona może istnieć jako sezonowa depresja, ale każdemu z nas przyda się trochę uważności na to, żeby dać sobie przyzwolenie na odpoczynek w tym jesienno-zimowym czasie. Mhm. Nie tylko jeśli ma się zdiagnozowaną depresję. No, ale tak o tym będzie w naszym następnym odcinku. Pierwszy raz chyba w ogóle coś takiego mówię. W następnym odcinku. No. Czyli w odcinku numer 2. Bardzo się cieszę. Pamiętajcie, żeby zaobserwować nasz podcast. Nie ma czegoś takiego jak obserwowanie. Nie, no jest chyba na Spotify, możesz tam kliknąć. No, to będziemy jeszcze rozkminiać. W tym odcinku chciałyśmy się wam po prostu przedstawić, powiedzieć o tym, jak zaczęłyśmy się zajmować tematem zdrowia psychicznego obydwie. Natomiast kolejne odcinki będą już bardziej na konkretne tematy, które jeśli macie jakieś też zagadnienia, o których chcielibyście posłuchać, zostawiajcie je w komentarzach na Instagramach Można Zwariować albo Psychoedu. Cześć, pa! Pa.